You tell him I'm on my way. But nobody. Tell him. I'm on my way. Nobody. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mafia 3. Musimy tutaj ruszyć. Załatwić tego gościa. A mógłbym z nim porozmawiać. Ogólnie załatwiliśmy ostatnio temat wymuszeń. Chyba w ogóle go zamknęliśmy. Teraz poruszamy z tematem odnośnie kontrabandy, z tego co zauważyłem na mapie. Dobra, zgarnijmy te autko. A white resident of South Downs was questioned by police in the shooting deaths of two colored men this evening. Witnesses say that South Downs resident Hollis Dupree was involved in an altercation with Vermont Harris, 24, and Trey McCall, 25, ending with the shooting of the two young men. Police released Mr. Dupree on his own recognizance after he claimed to act in self-defense when the two victims trespassed. To jakieś morderstwo tutaj było. Nie wiem, czy to my czasem nie spowodowaliśmy, ale to już mniej ważne. Przyjmujemy tutaj. No dawaj, pyk. Montujemy urządzonko. Mamy posłuch. I w śmietniku, nie ma jak to połazić w śmietniku. Źle zakręciłem, ale dobra. Jedziemy. Tutaj zakręt. No, lecimy. Tam jakieś znajdźka jest. A sobie zajedziemy. Najpierw weźmiemy tutaj ten bezpiecznik. A może furko tam podjedźmy. Ojej. W prawdziwym świecie to tak by nie wystartowało te auto. Ale mniejsze. I to tutaj na górę. Plakacik chyba jest. Tak, propaganda komunistyczna. Ktoś. Komuchy, a cóż by inne. Dobra, sobie przemkniemy dookoła. Tutaj nasz kontrabandzista stacjonuje. Ale ma pomieszczenie. No niech mnie. Vito sent me. You're Connie, right? Yup. Connie DeMarco. Been keeping an eye on the smuggling business for Vito. Roy Thibodeau's in charge now, and it's a damn shit show. Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole if he got to say so. Greco didn't pick Roy, and that puts a target on his back. Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba. Cigars and rum, mostly. Hell, rumor has it they even selling medicine and shit to the Cubans. Sounds like Greco's scrambling. Imagine Greco thought his Uncle Sal would give him a break, but no. So he's squeezing everyone, including Roy. Business gets any worse, Roy's gonna have to come down and see to it himself. Mind, Roy's got a few guys here and there. Might take some persuading, but I'll get him to talk. Have any Roy's guys yet? They're sure to talk if you, ask just right. Czyli klasycznie.
Mamy do zabicia gościa. Daleko, 200 coś metrów, to można podjechać w sumie autkiem. Stację dobrze. Już lepiej. No, przykro. A, tu ładunki wybuchane są. Gość jest od razu tutaj, tak? O, zauważył. I'm empty. This boy is mine. No to załatwiliśmy pierwszego gościa. Troszeczkę go podrzucił, tego Mołotowa. Ale nie na tyle, żeby on nam jakoś zagroził. Klasycznie robimy przeszukanie terenu. Pozbierajmy gotówę. Coś ci nie wyszło. Dobra. Dzwoniłeś sobie. Ja wiem, możecie sobie tutaj... Weźmy to. Otwieramy. To już dosyć się monotonne robi. No ale tego typu. Tego typu akcje z tymi podsłuchami. O, proszę bardzo, od razu mamy. Prasy do zebrania. Tak jest. Jeszcze tu. Weźmy. Tam widziałem też. Lekko się cofając, mamy drugą miejscówę. Ta fura tutaj w tym kurzu to sobie średnio radzi. Druga gazetka? Dosyć blisko jedna i druga jest. Teraz weźmy ten bezpiecznik. Keep out. Może tu? Tak jest. I od razu. Myślę, że jakoś poza czasem antenowym pozbieram trochę tych urządzeń. Co my tutaj mamy jeszcze? Przesłuchaj strażnika. Dobra. Zastrzelmy gościa. Poszedł. Kamizelka jest.
side. Gdzie ona jest? A, tutaj. Dobra. A tu nożykiem ze sobą radzi, z otwarciem. Okej. Klasycznie. Dobra, jeszcze weźmy sobie z kasy. Fiskalnej kasę. No i teraz już będąc tak blisko. Mając kamizelkę. Mamy troszeczkę większe szanse. Aczkolwiek na dole. Dobra, może to jest jakiś parking gdzieś. Tak, dokładnie. Dobra, to jeszcze zajdźmy z tamtej strony. Po. Dokładnie. Teraz zobaczmy, co się tutaj da wykonać. Się złapię za tą drabinę? No nieźle, jakieś tutaj kanały. To załatwiliśmy. Chodźcie, panowie, chodźcie. Chyba już po temacie walki. Nie są tacy skorzy tutaj do walczenia. Przeczytajmy notatkę. Aha. Kicha, że tu po drugiej stronie jest. Mogło się skumać. A nie mam snajperki. Jakbym miał snajperkę, można by było zaryzykować. Ewentualnie właśnie. Zrobić to tak. Huh? Oh, fuck nuts. Dobra, jeden. I o to chodziło. A drugi, proszę bardzo. Nawet się nie skumał. Że coś jest nie tak. Przeciwnicy. Holy shit! Long enough. Fire now! Gdzie się ukrył? Jesus! No. Dobra, a tutaj mogę wyjść? W sumie tylko stąd. A nie, z drugiej strony wyszedłem. No już trudno. Okradnij magazyn. No dobra. Skoro tak bardzo sobie chcecie. Jedź. Ja
Presley. No przemieść się. Widzę, że obsada pełna. Pilnują magazynu w opór. A tamci nie zauważyli. No tak, klasyka. Co to może zauważyć? Nie mam pytań. I proszę bardzo. Szybciutko. Jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Tak myślałem. Już? No dobra, skoro tak mówicie, na pewności wolę pozwalać. Tu postawiłem? Nie, z drugiej strony. Tam stoi moja bestia. Pakujmy się. Lej poszli. Na początku bardzo mi się podobała mafia, a teraz z czasem troszeczkę popadamy w monotonię. Jednakże fabuła jest na tyle ciekawa, że myślę, iż warto będzie mimo wszystkich przeciwności ją ukończyć. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Weźmy już te tutaj bytomy tutaj na mapie, żeby się denerwować. Oh, pardon me. Przeprosimy za to, że mu zabrałem bezpiecznik. No. Dobra. Wejdę tędy, wejdę. Anybody follow you? Roy is rattled, scared of Greco, terrified of you. Heard he starts sleeping at the warehouse, the only place he feels safe. No to super, skoro tam się czuje bezpiecznie, to lecimy. We'll move in. Vito will turn things around. You'll see. Dobra. Ten mój krążownik z lekko wygiętą maską. Gdzie się pchasz? Oj, na czerwone. Lecimy. Mam nadzieję, że te pociągi nie jeżdżą. O, wo! Fizyko nie robi takich przykusów. Ale przynajmniej wiem, jakie uszkodzenia są. No i czuję się trochę, jakbym grał w Watch Dogs z tą fizyką. Out, no to zaszaleli. Tu jest wejście. What's the over under on Greco getting rid of Mr. Thibodeau?
It's good odds if we keep losing money and merchandise like we've been. Roy don't have the balls for this kind of work. Old boy's a paper pusher. Well, this kind of thing's good for fellas like us. Battlefield promotions are quicker. Assuming the man hitting us don't sneak in here and cut your goddamn throat. Maybe you should worry about that. Nothing over here, fellas. Goś mnie widział, ale to zrezygnował z badania tematu. Nowy oczywiście. Tylko taki się liczy. Wziął się po consiglieri. Oni nie fartownie z tymi implikacjami. Nawet bardzo. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Przemknę się. Huh? Look who I found. Help me out here. Falka. Oh, shit on the stick. No, I got it. Don't look back. Just get to the phone. I'm gonna splat you open, motherfucker. Shit's turned bad. Fuck. Send everyone. I'm hit. Give me to... Przesłuchamy? Nie, jeszcze nie. Troszeczkę sobie zmieniłem temat. Ale to chyba tylko na krótko. Dobra, zanim to ogarniemy, weźmiemy plakacik. Teraz zobaczymy, co ty na to. You don't wanna do this! They'd have killed your ass anyway. O. W sumie nie musiałem. Dobra, może musiałem go zabijać. Chyba że po cichu się wchodzi, to wtedy nie ma konieczności zabijania. Need you guys to secure the smuggling operation at the warehouse. I'll send them over. And Lincoln, just cause Greco's a dipshit doesn't mean he's a pushover. He'll probably send out some of his men, have them try and take you out. So watch your ass. Get your hands on Greco and rough him up all you want, but don't kill him. That's for me. Tak, tak jak obiecaliśmy. Że Greco jest zabity, będzie zabity przez Vita. Taka mała zemsta. Dobra, klony wysiadły. I was in the 3rd Platoon Company C of the 614th Tank Destroyer Battalion during World War II. I trained as a medic, but I still carried a gun. Every man in our company was black. Army didn't know what to do with us other than they didn't want us fighting with the white men. Klimbach. Było coś takiego. Klimbach was that little French town up there near the border with Germany, and we were ordered to take it. Now the Krauts took out 3 of the 4 anti-tank guns we had, but there was no way in hell we were letting them get the better of us. We were determined to show we was just as good, if not better, than every other soldier in the service. I don't like talking about medals I got over there. Only way a man survives something like that is through the grace of God. Ale był so much. That's just feel right. Celebrating a little piece of tin. No one knows I helped Lincoln except for you and John Donovan. Not that I'm keeping it a secret, mind you. Just that nobody ever came around and asked about it. No nieźle. Fajnie widzieć, że też ten księżulek walczył. Samych tutaj weteranów mamy. Dobra, coś tutaj jeszcze ciekawego.
Wow. Wszyscy kozakiem, hey, Lincoln. Widzę. Everything back to normal here now, thanks to you. Super. No to w następnym odcinku wszystko wskazuje na to, że jedziemy do Vita. Także dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do następnego odcinka.